Witam z tej strony Marcin. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda zwrot z impostu zagubionej paczki, bo właśnie przed chwilą taka przyszła. Od razu wam pokażę, jak to u nas ten proces reklamacyjny wygląda w sklepie, bo to były wysłane perfumy. Ja już sprawdziłem, że 18 grudnia wysłaliśmy paczkę. Zaraz wam też pokażę, jak my zabezpieczamy paczki i jak paczka od nas wygląda. A to przyszła paczka, która gdzieś zaginęła, nie wiem, na sortowniach, u kurierów i dzisiaj do nas przyszła. Były to perfumy na prezent. 18 grudnia wysłane. 28 dopiero odnaleziono gdzieś tam, powiedzmy, pani zadzwoniła do nas, że nie dostała tej paczki i my wysłaliśmy oczywiście kolejną paczkę i zajęliśmy się już jakby tym procesem reklamacyjnym. No a dzisiaj patrzę, nie wiem jeszcze, jak reklamacja zostanie rozstrzygnięta przez firmę InPost, ale widzę, że paczka przyszła, coś tam lata, coś tam huczy, widzę, że jest poniszczone pudełko, więc zaraz sobie komisyjnie otworzymy i zobaczymy tą paczuszkę. I zaraz wam też pokażę, jak nasze paczki wyglądają, jak są zabezpieczone. Tutaj też jeszcze jeden zwrot przyszedł. Ale zawsze paczki, które od nas wychodzą, są zabezpieczone i kartonem, i dobrze ściśnięte, i zawsze mają też strefę zgniotu, tak aby się nic przedmiotom, które wysyłamy, a często to są delikatne przedmioty w stylu jakieś puszki retro, kubki czy właśnie perfumy, żeby nic się temu nie stało i żeby przedmiot doszedł cały do nabywcy. Słuchajcie, perfumy, które pani zamówiła, to są takie perfumy w takim kartonie bardzo twardym, bardzo ładnie. Tutaj nic nie lata, nic nie, tak jak słyszycie, nic nie puka. My to dodatkowo, zaraz wam pokażę, jak to zabezpieczamy do wysyłki. No ale na... W sumie z drugiej strony się patrząc, nie wiem, żeśmy wysłali w tamtym miesiącu jakieś 600 paczek. No to na 600 paczek jedna uszkodzona to i tak jest w sumie dobry wynik, nie? Nie ma co narzekać. Idę tutaj do mojego zagajnika, gdzie pakujemy. Jestem, słuchajcie, już tutaj u siebie na dole. W ogóle dzisiaj miało filmu nie być, ale jak zobaczyłem tą paczkę, to tak mi się zrobiło, że mówię, nie, no muszę coś nagrać w takim kładzie dzisiaj jeszcze. Zobaczcie, dodatkowo zawsze zabezpieczamy to kartonem. Kartonikiem zaklejamy. Także podsumowując, że no faktycznie na tyle paczek zawsze coś tam się trafi. No szkoda tylko, że trafiło na tą panią akuratnie. No tak to czasami się zdarza, dlatego zawsze warto wcześniej coś przedsięwziąć, wcześniej zakupić i wtedy jest już spokój, nie? Nie ma nerwówki, bo to zawsze jak na ostatnią chwilę, to sobie wprowadzamy element niepokoju. A ja wam, słuchajcie, jeszcze dzisiaj zdradzę pewną tajemnicę, bo rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem dewelopera łebskiego, chyba z, nie wiem, z pół godziny, to spokojnie. Pozdrawiam zresztą, bo okazało się, że też ogląda filmy, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. I słuchajcie, no jest duża szansa, że jednak będzie to miejsce co zawsze, z tych względów, że nawet jeżeli ta budowa się rozpocznie, no to rozpocznie się tylko na kawałeczku tym, który właśnie tam był, ten taki opuszczony domek. I jeżeli faktycznie tam to będzie, no to bramę przeniesiemy na drugą stronę, czyli odwrócimy. Scena będzie tutaj bliżej miasta. A jakby cały wjazd byłby tam od strony Interkampu. Czyli pewnie te osoby, które mieszkają tam na tamtym kempingu, byłyby zadowolone, bo miałyby znowu wejście koło siebie, nie? Więc to jest jakiś tam plus. A patrząc się na to, ile już było tutaj różnych niespodzianek w tej łebie i w jakim różnistym opieraliśmy się rzeczą, bo tak jak kiedyś mówiłem, że czy te kamienie wielkie, które tam nam zrzucili, czy tam jakieś różne inne rzeczy na tym terenie się działy. O! I pokażę wam, jak teraz wygląda paczuszka. My wysyłamy tutaj kartka świąteczna.
jest tak zapakowane, strefa jest tak, że tutaj się nic nie stanie. A teraz otwieramy komisyjnie tutaj tą paczuszkę. No już słychać, już można się zdenerwować od razu po samym tym, że nie jest to w ogóle niczym zabezpieczone. Zawsze to jest taka rada, jeżeli pakujecie cokolwiek, to musi być strefa buforowa i jakiś wypełniacz, czyli coś, co trzyma przedmiot wysyłany w miejscu, żeby właśnie nie latał jak ten. Jest było takie powierzchnie, jak no, nie będę tutaj po pustym sklepie, nie? Ktoś tam latał. O matko, patrzcie. Patrzcie na to. No tak się przypuszczałem, że to tak będzie wyglądało. No to zostało po prostu chyba stratowane. Wiecie, jak odnaleźli tą paczkę? Pani zadzwoniła, że była nasza, moja ulta, wizytówka i ulotka Moto z lotów. I po tym, i paragon był. I był paragon. Nie no, to zostało gdzieś jakoś przemielone. Był paragon i na tym paragonie była data, ja wam mówiłem na którymś vlogu. Była data i godzina sprzedaży i po tym jakby namierzyłem osobę, która to kupiła. Och, nie no, to wygląda jak po prostu śmietnik. Ja tu sobie, czekajcie, podłączę tylko zasilanie jeszcze kamerki. Straszny śmietnik, nie no. Tu połamane, to wszystko. Perfumy są całe, perfumy się nie zbiły. Nawet jeszcze ładnie pachną. O, działają. Perfumy działają. Drugi. Nie, no też jest cały. Też jest cały. Też działa. O, bo to są takie koła. No tylko, że tu jest kierownica. Tutaj jeszcze są jakieś inne rzeczy. Na to wszystko zostało połamane. No i ciekawe, jak teraz to rozpatrzą. Czy że zwrot, bo tutaj przyszło, że zwrot od nadawcy. A nie, że to jest po prostu zwrot do nadawcy paczki. No, za taki zwrot to ja wam dziękuję, nie? Jakby ktoś taki dostał taki prezent pod choinkę, to się można. Ciekawe, co tu się z tym stało, bo to jest jakby, no nie wiem, gdzieś może podwózek widłowy to wpadło, że zostało zgniecione i rozwalone, roztrzaskane, no bo musiało zostać też rozpakowane. Ktoś pewnie. I tutaj środka tego całego nie ma, bo tam w środku jeszcze jest taki jakby plastikowy wypełniacz, że to wszystko wchodzi. Wchodzi tak szczelnie. I nic się z tym nie dzieje. Ło morza. No i co tu teraz? Jak żyć? Ale dobrze, że tylko są takie problemy. Nie inne. I co wam powiem, co wam powiem jeszcze, do tej łeby wrócę, bo to jeszcze takie na żywo, to co się dzisiaj tutaj u mnie dzieje, co się dzieje z tym zlotem, bo chcę wyruszyć z wydarzeniem, chcę ruszyć już z jakąś tam promocją, może się uda, także czekam jeszcze na taki wyrys z mapki, gdzie ta ewentualnie budowa na terenie tego zlotu festiwalu motocyklowego Bike Week Łeba, gdzie ta budowa będzie zahaczała. I tak mi wpadło jeszcze do głowy, że jeżeli faktycznie ta budowa ruszy, a to osiedle będzie budowane etapami, czyli będzie pierwszy etap, dopóki się nie sprzeda, nie będzie drugiego, więc może za rok jeszcze będziemy, jeżeli tą bramę przeniesiemy i ten, także może jeszcze jak pamiętam, czekajcie, rok czy dwa lata temu już nagrywałem, że ostatni zlot w Łebie, jak się ten teren sprzedał, a tu się okazuje, proszę, jak to nie ma co zakładać czarnych scenariuszy, tylko nigdy nie ma co tam za daleko planować, bo to i tak nie, nigdy nie wiadomo, co to nas czeka. Pokażę wam jeszcze tutaj, co się dzieje w naszym warsztaciku. Rozbieramy tutaj, o, zostały rozebrane regały. To zostanie do tej wysokości, tutaj to zostanie obcięte. No i tutaj nie pociągnęliśmy podłogi, ale żeby poodkurzać tutaj taki syf, który się przez lata nazbierał, to Grzesiu też pościągał te deski, które są na dole. Ja też biorę się za przeglądanie katalogu z narzędziami, bo muszę zamawiać narzędzia już. Muszę zamówić narzędzia, bo czas leci, a ja nic tutaj nie robię, nie przeć. Tylko szukam, gdzie jest ten, gdzie jest.
Słuchajcie, może wy wiecie, gdzie jest katalog. Katalog firmy Yato. Nie wiem, czy go tutaj dam, czy... No, nie wiem, nie mam pojęcia. O. Tu wam jeszcze pokażę, bo naszywki zrobiliśmy nowe, Poland, mieliśmy Polska, Orzeł, teraz jest Poland. Tego jeszcze nie ma na stronie, bo zamówił to jakiś nasz widz z Kanady. Był zegar, ktoś wygrał zegar na przedostatnim live'ie i nikt się nie zgłosił, także proszę się zgłosić. Tutaj do Zosi jeszcze muszę, o, widzę, wysłać bombkę, bombki nie wysłałem, także przepraszam, nie było czasu. No i tyle, cały czas coś tu się dzieje. W sumie dobrze, że wyszedł może dzisiaj taki vlog, żebyście wiedzieli na bieżąco, co tutaj w tym naszym kąciku się dzieje. Jak zrobimy warsztat, to pierwsze co, to będzie rozkręcanie tego silnika. Myślę, że najpierw będę chciał spuścić oleje, zobaczymy, jakie oleje w tym silniczku. Tam przez lata, co tam, czy tam w ogóle jest jeszcze jakiś olej. Tymczasem słuchajcie, dzięki, że wpadliście, dzięki, że oglądaliście. Jak jesteś nowy, to pamiętaj sub, łapa i napisz komentarz, będzie mi niezmiernie miło. Jeszcze podsumowując w ogóle całą tą akcję, to nie mam absolutnie pretensji do nikogo, bo to, że taka paczka przyszła, także tutaj proszę nie wyżywać się w komentarzach na kurierów i na tych innych, to też chłopaki pracują ciężko. My tu mamy świetnego też chłopaka, który codziennie odbiera od nas paczki i wiem, jaka to jest ciężka robota, także zdarza się, no cóż, zdarza się, że czasami taka paczka przemielona też się trafi. Trzymajcie się. Do zobaczyska, hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!